Jest z nami Mateusz Polski. Mateusz, po dłuższej przerwie, taki poważniejszy sprawdzian w prawdziwym ringu, nie sparring. Pierwsza runda, no taka dość wyrównana. Miał siły, później mu te siły troszkę odebrałeś i później poszło troszkę lepiej. No, pierwsza runda taka rozpoznawcza, można powiedzieć, jak zawsze zazwyczaj. A już pod koniec pierwszej rundy już czułem, że słabnie mi, że wiedziałem, że już muszę podkręcić. Jeszcze trener mi mówił, że podkręcał, tam był 4-6 osób. Także no wiedziałem, że go już mam, można tak powiedzieć. No byłeś aktywniejszy właśnie i gładko przechodziłeś do pół dystansu. No to też było ciekawe, bo przeciwnik był o wiele większy, potężniejszy, w sensie wyższy, dłuższe ręce. Nawet nie próbował cię utrzymać na dystans. No dokładnie, ale zazwyczaj moja taktyka to przechodzenie do pół dystansu. Jestem, no, zawsze tak boksuje zawodnik. Nie wiem, dlaczego nie boksował na dystans. Podejrzewałem, że tak będzie boksował, że będzie mnie trzymał na dystans, bo jestem niższym zawodnikiem. No nie miał siły, można powiedzieć, że pod koniec pierwszej rundy już zabrakło mu siły. Druga, trzecia runda już w ogóle nie miał, tylko wchodził i trzymał bardzo dużo. A jak ty się czułeś dzisiaj w ringu po tak długiej przerwie? Miałem troszeczkę stresa, nie ukrywam, wchodząc do ringu, ale wiadomo, z gongiem od razu mi to przeszło i słuchałem trenera, wiedziałem, co mam robić. A jak teraz myślisz o tej walce na gorąco, to jest taki dobry powrót po przerwie, czy mogło być lepiej? Pod względem tym, że zwyciężyłem, to dobry. A tym, jak się zachowywałem w ringu, myślę, że jest sporo rzeczy do poprawy. No wiadomo, tej rdza mnie trzymała, bo pół roku nie boksowałem. Myślę, że wyciągnąć wnioski, obejrzeć walkę parę razy i zobaczyć swoje błędy, które popełniałem i poprawić je. No tutaj trzeba podkreślić, że przeciwnik to też nie był z pierwszej łapanki, to był doświadczony zawodnik, medalista mistrzostw, więc no to tak na powrót to nie był łatwy przeciwnik. Dokładnie, od razu dali mi mocnego zawodnika, no i dobrze, ja lubię z takimi walczyć. Zawsze lubiłem walczyć z lepszymi od siebie niż z gorszymi, także cieszę się z tego bardzo, że mogłem tutaj się sprawdzić. Gratuluję dobrego powrotu, wygrana jest i czekamy na kolejne walki. Dziękuję bardzo.